Cześć, witajcie. Dzisiaj przedstawię Wam problem całkowania przez podstawianie. Są różne metody całkowania. Dzisiaj omówimy króciutko całkowanie przez podstawienie. Mamy taką całeczkę do policzenia. Całka pod pierwiastkiem 4x minus 5. Nie wiemy, ile to jest całka z pierwiastka. Jeszcze w środku jest funkcja, to jest funkcja złożona. Ale możemy sobie podstawić za 4x minus 5 nową zmienną t. Teraz zróżniczkować obustronnie. Tu po x z 4x pochodne to jest 4, z piątki to jest 0, czyli to jest 4dx. Tu różniczkujemy po t. Pochodna z t to jest 1 razy dt. W miejsce dx zaraz podstawię. Znaczy mogę tu mnożyć przez 4 i dzielić, ale można też podzielić obie strony przez 4, żeby od razu było dx. To jest dt przez 4, więc tutaj będzie dt przez 4, natomiast pod całeczką będzie pierwiastek z t, a to już jest funkcja podstawowa, t do jednej drugiej. Tu ważne jest, żebyśmy wiedzieli, że po zróżniczkowaniu zostanie to, co jest po wieloczynie. Jakbym to napisał na przykład jeszcze jakieś razy x, to tej całki w ten sposób nie rozwiążemy. Zaraz zobaczycie na kolejnych przykładach. Czyli podstawiamy. Całeczka za pierwiastek daje pierwiastek. Zamiast 4x minus 5 dajemy t. Zamiast dx dajemy dt przez 4. dt przez 4. 1/4 jako stałą damy przed całeczkę. A pierwiastek z t to jest t do 1 drugiej. I ile ta całeczka wynosi? Do wykładnika dodajemy 1, czyli to jest t do 3 drugich przez 3 drugie. No i plus stała. Czyli mamy 1/4 dzielone przez 3 drugie, czyli razy 2 trzecie i t do 3 drugich. A plus c cały czas. 2 się skróci, czyli 1/6 i tutaj mamy pierwiastek z t do trzeciej. Pierwiastek stopnia takiego jak mianownik i t do trzeciej. No i na końcu zamiast t wracamy do zmiennej x, czyli 1/6 pierwiastek 4x minus 5 do trzeciej i dodać c. Tam można wyłączać pierwiastki jeszcze, ale taki zapis jest bezpieczny i nawet mi się bardziej podoba. Dobra, pierwszy przykładzik. Zobaczmy, jaki tam drugi przygotowałem. Dobra, całeczka. Iloraz będzie dx przez cosinus kwadrat z 5x minus 7. No bo brzydka całka, nie jest to ani suma, ani różnica, ani pochodna mianownika, nie jest w liczniku, więc można próbować jakiegoś podstawienia. Pamiętam, że całka z 1 przez cosinus kwadrat to jest tangens, więc przeszkadza mi tylko ta funkcja. Ale nie jest taka brzydka, bo to jest x potędze pierwszej, więc jak zróżniczkuję, to ten x i tak zniknie. Czyli 5x minus 7 to jest t. Takie dajemy podstawienie. Różnicujemy obustronnie. Pochodna z 5x to jest 5. Z 7ki 0, czyli mamy 5dx. Pochodna z t to jest 1. 1 razy dt, czyli po prostu dt. Za chwilę za dt będę coś wkładał, więc dzielimy obie strony przez 5. dx to jest dt przez 5. I wracamy do tej całości. W miejsce 5x minus 7 dajemy t, czyli w mianowniku będzie cosinus kwadrat t, a w liczniku będzie dx przez 5, przepraszam, dt przez 5, no to tą 1/5 po prostu już dajemy przed całkę. Czyli 1/5, całka z 1 przez cosinus kwadrat to jest tangens t. To pochodna z tangensa to jest właśnie 1 przez cosinus kwadrat. I ostatecznie wracamy do podstawienia.
czyli 1 piąta tangens zamiast t, dajmy 5x odjąć 7 i dodać c stała całkowania. Co tam dalej mamy? X czy jest x do czwartej plus 1. Czyli całka z funkcji wymiernej. Przede wszystkim jest iloraz, czyli nie mamy takiego czegoś jak całka z ilorazu. X kwadrat plus 1, jak pamiętacie, to jest końcówka przy całce, gdzie jest arcus tangens. Więc z czwartej potęgi trzeba by zrobić drugą, więc podstawimy sobie za x do czwartej t. Jezus, nie do x do czwartej, tylko za x do drugiej, żeby była druga potęga. Za x do drugiej dajemy t. I teraz jak zróżniczkujemy x kwadrat, to jest 2x dx. I bardzo dobrze, bo tu właśnie jest x dx, tak jak mówiłem na poprzednim zadanku. Czyli różniczkujemy obustronnie, pochodna z x kwadrat to jest 2x po dx, no i z t to jest 1, czyli dt. Tu jest x dx, czyli podzielimy przez 2, x dx to jest dt przez 2. No i wracamy do całeczki. X do czwartej to jest x kwadrat do kwadratu, czyli tutaj będzie t kwadrat plus 1, a x razy dx to jest dt przez 2. Dt przez 2, czyli jedną drugą od razu zrzucimy przed całkę. I wynik już mamy, jedną drugą przepisujemy. Całka z 1 przez t kwadrat plus 1 to jest arcus tangens t i plus stała całkowania. I na końcu sobie wstawiamy starą zmienną, czyli arcus tangens jest t, tylko z x kwadrat dodać c. Zawsze sobie możecie sprawdzić, gdy policzymy teraz t pochodną, to powinna mi wyjść taka funkcja. Jak nie macie na przykład odpowiedzi. Jak macie jakiś zbiór zadań, rozwiązujecie, jest odpowiedź, rozwiązujecie, jest odpowiedź. A jesteście na kolokwium, no to pyknięcie sobie szybko pochodną, cyk, 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 gra. Jest pewność, że jest dobrze. Cóż tam jeszcze mamy? Dx przez x kwadrat plus 3. Dx przez x kwadrat dodać. Też mamy iloraz pod całeczką. X kwadrat jest w porządku, trójka nam przeszkadza. Bo x kwadrat plus 1 to jest w arkusie tangensie, tak jak było przed chwileczką tutaj. To, co tutaj zrobimy. Po pierwsze, z trójki muszę zrobić jedynkę. Więc wyłączymy sobie w mianowniku przed nawias 3. Z x kwadrata zostanie x kwadrat przez 3 i dodać 1. Czyli już nie jest plus 3, tylko jest plus 1. Ta trójka nas denerwuje, ta wcale nie, bo to jest iloczyn, więc stałą dajemy przed całkę. 1 trzecia dx przez x kwadrat trzecich dodać 1. Kwadrat jest, ale to nie ma być, zresztą to nie jest kwadrat, tu ma być właśnie kwadrat, a w tej chwili jest iloraz. X kwadrat przez 3. No to tak robimy, żeby był ten kwadrat, przepisujemy 1 trzecią, całka dx, coś musi być do kwadratu. No to co damy? X przez pierwiastek z 3. X przez pierwiastek z 3. X do kwadratu to jest x kwadrat, pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3. No i dopisujemy 1. I w końcu możemy sobie zrobić podstawienie. Mianownik już jest takiej postaci jak arcus tangens. A jak policzę pochodną, to x jest 1, czyli będzie tylko dx. Więc podstawiamy sobie
x przez pierwiastek z 3, to jest t. Pochodna z x to jest 1, czyli będzie dx przez pierwiastek z 3 równa się dt. Pomnóżmy jeszcze przez pierwiastek z 3, czyli dx to jest pierwiastek z 3 dt. No i wracamy do tej całeczki. Zamiast x przez pierwiastek z 3 dajemy t, czyli to jest t kwadrat plus 1. Zamiast dx dajemy pierwiastek z 3 z dt. O, pierwiastek z 3 dajemy sobie już przed całkę, czyli tylko dt. No i to już jest całka podstawowa arcus tangens, czyli pierwiastek z 3 przez 3 razy arcus tangens t plus stała całkowania. Czyli ostatecznie pierwiastek 3 przez 3, arcus tangens i za t podstawiamy x przez pierwiastek z 3. Jeszcze coś przygotowane, jest jeszcze całka dx przez x razy pierwiastek 1 minus logarytm naturalny do kwadratu z x. Znowu jest iloraz, trzeba coś kombinować. Jeśli wiecie, to wiecie, jeśli nie, to musicie się po raz kolejny mówię nauczyć tych całek podstawowych. 1 przez 1 minus x kwadrat, taka całeczka, to jest arcus sinus x. Jak o tym wiecie, to od razu to kojarzycie. Przy plusie w życiu z tym nie będziecie kojarzyć tego z arcusem. Więc musimy tak doprowadzać postać tej całki, żeby było pierwiastek, mamy, 1 mamy i coś do kwadratu. A dokładnie x, a nie logarytm. Więc jakie tutaj podstawienie wymyślimy. Takie, żeby po całkowaniu po pierwsze dx się połączył z jakimś x, a po drugie, żeby było pod pierwiastkiem 1 minus x kwadrat. Na pewno nie x, tylko jakaś nowa literka oczywiście. Więc chyba zauważymy, że za logarytm jak damy t, to się pojawi t kwadrat. Więc podstawiamy logarytm naturalny z x, dajemy, że to jest t. I różniczkujemy. Pochodna z logarytmu to jest 1 przez x. Z dziesiątego oczywiście po dx. I z t to jest 1, czyli dt. 1 przez x dx. Właśnie mamy. 1 przez x dx to jest o tu, prawda? I w miejsce tego damy dt. A w miejsce logarytmu dajemy t. Czyli piszemy całeczka. Dx przez x to jest dt. I zostaje pierwiastek 1 minus. I zamiast logarytmu wpisujemy t, czyli t kwadrat. No i to już jest podstawowy wzór na arcus sinus t. Dodać c. Czyli arcus sinus t to było logarytm naturalny z x plus c. Jeszcze jedno mi pozostało na dzisiaj. Całeczka z cosinus kwadrat x. Mam nadzieję, że ten kuzyn w cudzysłowie, czyli mój ukochany absolwent, skupi się na tej całce specjalnie dla niego. Bo ja pamiętam, jak przy funkcjach trygonometrycznych mówiłem, zapamiętajcie, na studiach, jak będziecie mieć całki z funkcji trygonometrycznych, to bez wzorów trygonometrycznych nie ruszycie. I tu różnie ludzie kombinują, jest metoda przez części, to nie będzie pasować. A tu chodzi o to, żeby znać wzorek, że cosinus kwadrat x to jest 1 plus cosinus 2x przez 2. To nie są wzory obowiązkowe w liceum, ich nie ma na maturze, ale ja mówię, to się zawsze przydaje na studiach. Szybciutko, gdyby ktoś nie znalazł, nie miał przy sobie tablicy, to bardzo prosto wyprowadzić. Zaczyna się od wzoru na cosinus 2x
To jest wzór podstawowy. Kosinus kwadrat x minus sinus kwadrat x. Jeśli wyprowadzam wzór na kosinus, to daję tu jedyneczkę trygonometryczną. Jeśli na sinus kwadrat, to tutaj daję. Teraz chcę wliczać kosinus, więc zostawiam kosinus kwadrat x minus, a zamiast sinus kwadrat piszemy 1 minus, minus, czyli plus, kosinus kwadrat x. Czyli to jest 2 kosinus kwadrat x minus 1. Czyli mamy kosinus 2x, to jest 2 kosinus kwadrat x. Jak z tego wyliczę kosinus kwadrat x, czyli to zostaje, jedynka na tę stronę, mam 1 plus kosinus 2x przez 2. Właśnie to, co jest tutaj. No i co nam to daje? To już żaden problem taką całkę policzyć. Czyli zamiast kosinusa kwadrata x dajemy 1 plus kosinus 2x i to przez 2 po dx, to też było po dx. Ułamek rozdzielamy, 1 przez 2, czyli będzie całka z jednej drugiej po dx, dodać całka 1 druga z kosinus 2x. Czyli 1 druga całka dx plus 1 druga, też wrzucamy tę 1 drugą i kosinus 2x. No i tutaj wystarczy tylko za 2x dać t. Za 2x dajemy t. Różniczkujemy. Pochodna z 2x to jest 2, czyli 2 dx to jest dt. Podzielmy jeszcze przez 2, czyli dx to jest dt przez 2. Czyli jedna druga, na razie jeszcze przepiszę. I teraz za 2x dajemy t, czyli jest kosinus t, tu po dx było jeszcze, a zamiast dx dajemy dt przez 2. Czyli tą jedną drugą, już włączając przed całeczkę, mam 1/4. No i mamy już całki podstawowe. Całka z dx to jest x, czyli 1 druga x plus 1/4. Całka z kosinus x to jest sinus x, czyli to jest sinus. W tym przypadku byłoby t, ale za t znowu daję 2x. Dodać c. Czyli wniosek. Mówiłem na poprzednich filmikach, że podstawa to są wzory na pochodne funkcji. Wtedy łatwiej zapamiętać wzory podstawowe na całki. A jak mamy funkcje trygonometryczne, no to oczywiście dobrze znać te wzorki, nie tylko podstawowe wzory trygonometryczne. Przy funkcjach wymiernych wiadomo, wszystko o wielomianach trzeba znać. Wzory skróconego mnożenia, jak się rozkłada wieloma na czynniki, to wszystko potem się będzie przydawać. To dzisiaj na tyle. W kolejnym filmiku opowiemy o innej metodzie całkowania przez części. Jak się podobało, czekam na lajki, suby, zdróweczka.